Ojca jest bardzo ważnym świętem. Ustanowione je po to, aby wszystkie dzieci pamiętały, jak ważną rolę w życiu odgrywa tata. Tego dnia każdy z nas specjalnie okazuje swemu tacie wdzięczność za trud włożony w wychowanie, za troskę i wielką miłość, jaką wszyscy ojcowie darzą swoje dzieci. Świat się zmienia, przed oczami czas nam leci. Noc za nocą mija, dzień za dniem. A tu widzisz, jak zmieniają się Twe dzieci, ale ciągle pragną bajek Twych przed snem. Jesteś ojcem, powinieneś wszystko wiedzieć, a czasami nawet trudno Ci powiedzieć, jakim cudem każdej wiosny kwitnie kwiat. Nie jest łatwo pokazywać tylko dobro, skoro w życiu szare też bywają dni. Chociaż pragniesz ramionami dzieci objąć, lecz się uczysz samodzielnie w życie iść. Jeszcze minie parę dni i parę nocy, jednak gdzieś po drodze spadnie łza. Przyjdzie chwila, gdy odetniesz głośno po tym, jak zobaczysz, że szczęśliwie wyszły świat. Wiem, jak ciężko pracujesz, tato. Bardzo Cię wszyscy kochamy za to, a także za Twe szlachetne serce. W ten dzień świąteczny przyjmij podziękę za wiarę, mądrość, ojcowską rękę. Wysłuchaj dzieci, co serca płyną. Niech figury mroźne Ciebie ominą. Dziękuję, że znosiłeś to, czego nie sposób było znieść, że robiłeś coś z niczego, że dawałeś, mając puste kieszenie, że wybaczałeś, choć nie przepraszałam, że kochałeś, gdy kochać nie dało, że mnie wychowałeś i że wszystko Ci się udało. W tym szczególnym dniu chcemy Ci, tato, podziękować za wsparcie, na jakie zawsze możemy liczyć, za pomoc, gdy czujemy bezradność, za wiarę w nas, gdy nam nie starcza wiary. Zawsze będziemy pamiętać Twoją ciężką pracę i poświęcenie dla nas, tato. Życzymy Ci, aby nigdy nie opuściła Cię Twoja siła i dobry humor, wiedząc, że Twoje dzieci sercem są zawsze z Tobą, sercem pełnym miłości i wdzięczności. W Dniu Ojca życzę Tobie wiary i nadziei głębokiej, że warto mieć marzenia, plany i chęć ich spełnienia oraz siłę, by zwalczyć trud i niepowodzenia. To Ty mnie nauczyłeś, że warto się starać, mieć cel w życiu, się nie pobawać. Teraz te Twoje słowa dalej przekazuję, a Tobie za Twą mądrość stokrotnie dziękuję. Tata zawsze nas wspiera dobrym słowem, lecz tylko króciutko Wam o nim opowiem. Jest silny jak dąb targany wichrami, tak tata w swym życiu ciągle jest zmagany. Nie ugnie się nigdy, taki jest nasz tata. Choć nieraz ma ciężko, lecz rąk nie zaplata. Po powrocie z pracy uśmiechem nas wita, ale czy zmęczony, nikt go nie zapyta. Oczy ma zmęczone, ręce obolałe, lecz serce ma dla nas nadzwyczaj wspaniałe. Zapyta o lekcje, odrobić pomoże. Mama prosi, połóż się, odpocznij, później się położę. W domu się nieraz sprzęt jakiś zepsuje. To przecież nasz tata wszystko zreperuje. Przykład mamy dobry, przykładem jest tata. Niech żyje nam szczęśliwie długie, długie lata.
Ojca jednego w niebie, który kocha wszystkie swe dzieci, a na ziemi mam tato ciebie, dlatego słońce wciąż świeci mi. Bo mój tato ukochany, zawsze o mnie zatroskany, więc kocham go. Tatuszu kochany, przez Boga mi dany, o podaj mi rękę, pójdziemy przez świat. W programie wystąpili uczniowie ze szkoły imienia Adama Mickiewicza w Stronie Heights. Adama Łysa jako Kmieć, Karolina Bogacz, Edyta Szczyrek, Wiktoria Modzelewski, Mateusz Kafarski i ja, Julia Małysa. Serdecznie dziękujemy dzieciom za ten piękny program, te piękne życzenia dla ojców. No i Pani Tereso, że takie piękne wiersze wybrałaś, żeby po prostu docenić rolę ojca w rodzinie.